siemanko, to znowu ja, wasz ulubieniec Krzysztof Piekarz. Nie no, żartuję. Witam was w trzecim odcinku naszej serii. Jedziemy teraz na siłownię spotkać się z gościem specjalnym. A kto to będzie, zaraz zobaczycie. Mamy mały poślizg. Ostatnio raz widzieliśmy się ponad 2 tygodnie temu. Miało być co 2 tygodnie, ale z okazji wyjazdu na FIBO i takich tam innych zawirowań. Jesteśmy dzisiaj, więc minęło około 2,5 tygodnia od naszego ostatniego spotkania, więc myślę, że okres odpowiedni, żeby jakieś zmiany w sylwetce zaszły. Oczywiście wy już to ocenicie. Moim zdaniem coś tam drgnęło. Po twarzy chyba widać, troszeczkę mnie zassało. Image zmieniłem. Tak, jestem cudowny. Nie no, żartuję. Tak czy inaczej, jedziemy sobie teraz na siłownię. Spotkamy się z gościem specjalnym, którego przedstawię wam na miejscu. Będziemy trenowali nogi. Nie żartuję, nóg nie będziemy trenowali, będziemy trenowali łapę. Po treningu prawdopodobnie, bo jest ładna pogoda, zchillujemy się gdzieś tutaj w plenerze. Opowiem wam wtedy o mojej aktualnej diecie, treningu, suplementacji i tych wszystkich innych rzeczach. Oczywiście ocenimy formę, zmierzymy wszystko, jak co wygląda i mam nadzieję, że będzie wam się podobało. Dostałem parę zapytań o mój samochód, co to jest, jak to się jeździ i wszystkie inne informacje, więc to jest Cadillac Escalade, 6.2 benzyna, 400 koni mechanicznych, więc moc jest. No co, samochód fajny, na pewno komfortowy, dziewczyny piszczą, nie, żartuję. A tak naprawdę to powiem tak, w ogóle nie spasowany na polskie drogi, nie da się zaparkować nigdzie. Trasę fajne, aczkolwiek nie rozwija jakichś zawrotnych prędkości, więc 200 nie pojedzie, bo jest ograniczenie prędkości. No cóż mogę wam powiedzieć, no fajna zabawka na chwilę, zaraz będę sprzedawał i chyba normalny samochód typu jakaś Toyota albo Honda Civic, żeby wszędzie się zmieścić, więc lans fajny na chwilę. Czasem trzeba zrobić sobie jakiś głupi prezent albo głupi zakup, żeby zrozumieć parę rzeczy. Ja już trochę za stary na takie rzeczy, więc zostanę przy normalnych samochodach. To tak, o taki off-top. Dobra, jesteśmy na miejscu. Jest z nami już nasz gość specjalny, czyli nie kto inny jak pan Wojciech Kępa. Witam cię, Wojtku. Siema. Witam cię. Tegoroczny brązowy medalista mistrzostw Polski. Pewnie zapomnij o tym powiedzieć, więc trzeba przypomnieć. Świeżo opieczony. Co, zrobimy sobie trening. Ja bym proponował dzisiaj, albo powiem w środku, co będziemy ćwiczyli, więc bardzo fajnie, że jesteśmy razem. I co, idziemy do środka, chodźcie, weźmiemy torbę i działamy. To co, Wojtku, chciałem się dzisiaj zaproponować trening ramion. Mm-hmm. Według tam jakby mojego tam sposobu, więc mam nadzieję, że nie masz... Poprowadzisz tutaj, nie ma problemu. Z tym problemu. Wojtku, ile teraz ważysz? Dzisiaj rano około 114. Właśnie mówię, wielki chłop, większy trochę ode mnie, ale dobra. Niekoniecznie. Damy radę, kanapa wytrzymała, więc myślę, że będzie fajny trening. Jak on będzie wyglądał, zrobimy biceps, triceps w seriach przeplatanych z tak zwanym zejściowym ciężarem, więc zobaczycie to tam już na filmie. Nic specjalnego, aczkolwiek jeśli chodzi o intensywność, to będzie dość duża. Mam nadzieję, że w pół godziny się wyrobimy. Potem jeszcze jakieś cardio może uda się zrobić. I co, jedziemy na chillout w takim razie. Jasne. To co, idziemy się przebierać. W sumie ja jestem już przebrany, więc nie wiem jak ty, Wojtek. Szybciutko się przybiorę i do działa. Jasne. Do działa. Do it.
A więc kochani, zrobiliśmy trening. Bardzo fajny trening, może Wam się wydał dość prosty, ale uwierzcie mi, jakbyście zrobili go z nami, to na pewno byście byli zadowoleni, więc super pompa była. Obaj też po zawodach, więc myślę, że było na co popatrzeć, nie żadne ulane knury. Co miałem dodać jeszcze? Bardzo lubię takie sylwetki, jaką prezentuje Wojtek, no i w sumie ja też jakby zbliżoną, czyli duża klata, duża łapa, fajna talia, wzrost plus 180. Jakaś tam masa przyzwoita. Dokładnie, nie obrażając nikogo, ale na takie coś miło się patrzy, więc powiem Wam szczerze, że Wojtek przyjechał kurde do mnie i aż miło mi się trenowało z takim gościem, bo kurde była duża motywacja. Oczywiście nie mam nic do karłów, aczkolwiek po prostu lubię takie sylwetki, więc to taki off-top, łapa musi być spompowana. Teraz co? Po treningu wypijemy sobie jakieś białeczko, kardy chyba już odpuścimy. Zaproszę Cię Wojtku na mały chill, albo do mnie na balkon, albo nad stawy, zobaczymy jaka będzie pogoda. I jeszcze na zakończenie chciałem Wam pokazać, bo dużo takich mam pytań, jakby komentarzy o tą moją talię, chociaż ja uważam, że ona i tak się nie nadaje do niczego, ale chciałem Wam pokazać, jak ja trenuję brzuch i jaki efekt to daje, więc zapraszam Was jeszcze do tej krótkiej urywki i jedziemy dalej sobie. Dodam od siebie, że trening również bardzo przypadł mi do gustu. Krótki, intensywny, ale bardzo wymagający. Pod koniec już przedramię było tak spompowane, że wtedy się nie mogłem dokończyć ćwiczenia. No, ja taki system również preferuję, raczej nie stawiam na objętość, tylko na intensywność treningu. 25 minut nam zajęło. Się z treningiem. Super. Szybko, sprawnie i efektywnie przede wszystkim. To co, robimy talię i spadamy dalej. Jeszcze raz piąteczkę. Dobra, jeśli chodzi o tą talię, mój trening brzucha wykonuję co drugi dzień. Składa się on z trzech ćwiczeń. Pierwsze to będą skręty tułowia na wciągniętym brzuchu, około 50 powtórzeń. Potem kładę się na matę, robię zwykłe spięcia, około 30-40 powtórzeń już do pełnego palenia. I na końcu robię koci grzbiet i przez 30 sekund robię tak zwane zasysanie. Żadna magia, spróbujcie 3-4 takie serie po każdym treningu, ewentualnie co drugi dzień i zobaczymy jakie będą rezultaty. W treningu najważniejsza jest regeneracja. Podobno najlepiej regeneruje słońce i odpoczynek leżąc, więc właśnie to robimy. Zaprosiłem Wojtka tutaj do siebie w grodzisku na Stawie Walczewskiego. Chillujemy się, jemy sobie michę, mam nadzieję, że jest fajnie. Parę słów teraz o mojej diecie, bo może Was to interesuje. Więc zbyt się nie zmieniła od ostatniego naszego spotkania, więc po prostu w skrócie mamy 4 razy 25 gramów ryżu, 2 razy 50, do każdego posiłku 200 gramów mięsa, 10 oleju, więc żadna magia, na mnie to działa. Jeśli chodzi o trening siłowy 5 razy w tygodniu, cardio, że tak powiem, trener mój Piotr Głuchowski, którego pozdrawiam, zalecił mi mniej, czyli na pół godziny dziennie. Ciężko mi na to się przestawić jest, bo ja jednak lubię to cardio, ale plan musi być wykonany, więc tak to wygląda. Formę to już Wy ocenicie, nie mi ją jakby oceniać. Myślę, że jest do przodu, ja bynajmniej jestem zadowolony. Zaraz zrobimy te pomiary. Jeszcze tylko Wojtek jako taką ciekawostkę opowie również, jak on się odżywia, bo wiadomo, że dwie różne osoby i też fajnie porównać, kto jak robi, żeby uzyskać formę, a jak widać Wojtek jest w zajebistej formie. Moja dieta jest troszkę bardziej kaloryczna, więcej węglowodanów, akurat posiłek z kaszą jaglaną 75 gram, kurczaka 250, jakieś warzywko, łapiemy witaminę D ze słońca, także regeneracja pełną parą. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Trochę Was zmotywowaliśmy, rozmawialiśmy, zaciekawiliśmy, tak czy inaczej. Czekamy na Wasze komentarze, na subskrypcje, lajki, udostępnienia, ale przede wszystkim czekamy na Wasze komentarze, żebyśmy wiedzieli, że nasza praca nie idzie na marne i Wam się podoba. Jeśli chcecie, żebyśmy coś zmienili, oczywiście to zrobimy. Co złego, to nie my. Przypinka. Już na zapowiedź następnego spotkania w Opolu za 6 tygodni. Tak jest. Po zawodach. Wojtek Kampa, zapraszam. Krzysztof Piekarz, SFD Team.